ruszamy z odpajalnią Eurocielaków. Mamy 18 kwietnia i podejmujemy wyzwanie stworzenia odpajalni, ponieważ słuchamy po prostu potrzeb rolników. Mamy coraz więcej klientów, którzy potrzebują towar już na suchej paszy. Nie możemy go, ciężko go jest nakupić w wystarczających ilościach, więc będziemy go dla Was tworzyć. Zobaczycie o tym coś więcej, a teraz zapraszam Was za mną. Rozrysuję Wam na tablicy, jak by mógł wyglądać plan i szkielet naszej przyszłej odpajalni. Come on. Nasza dobra. Użyjemy tutaj już pipaczki, uszykujemy, gdzieś się pochowały. Będzie to przeróbka ze starej stodoły. Mamy jedną bramę, drugą bramę. Nie wiem, czy moje umiejętności wystarczą. Pani na technice kiedyś nie chwaliła aż tak bardzo, no ale zobaczymy. Dobra. I tutaj mamy tylną bramę. Tak wygląda ten, czyli cały budynek. Kolorem czarnym. Tak. Jeszcze tak. Mamy takie słupy, które są związane z konstrukcją oczywiście dachu. Dwa są tutaj. Rysujemy to oczywiście wszystko na oko. Coś takiego. U nas w planie ganek paszowy pójdzie przez całą tą odległość. Boksy będą wyglądać następująco. I mamy tak, tutaj mamy 3. A tutaj. Kanek paszowy. I on będzie tutaj całość, to będzie tutaj jedzonko do cielaczków. Tam tutaj. Mamy boks. Boks. Jeden. Boks. Dwa. Boks. 12. I tak właśnie wygląda wstępny plan naszej odpajalni. Chodźcie, pokażę Wam miejsce, w którym planujemy to zrobić. To właśnie tutaj będzie odpajalnia Eurocielaków. O, co mamy za niespodziankę. Żeby Wam pokazać bardziej, jak będzie to wyglądać, to wyjedziemy tym oto sprzętem. Mamy to. Chodźcie, teraz będzie więcej widać. Już Wam pokażę mniej więcej, jak to wyglądało. Spójrzcie tylko. Więc to jest to miejsce w środku. Spójrzcie tylko. Na tablicy rozrysowałem słupy. To są właśnie te 5 słupów. I brama tylna. Tutaj przed Wami z kamery widzą teraz brama przednia. Sprawa wygląda następująco, że ganek paszowy, który rozrysowałem, będzie oto tutaj, a dalej będą podziały i boksy. Mamy już kupionego trochę materiału. Co prawda materiał używany z rozbiórek, ale zaczynam na tym, żeby inwestycja była jak najbardziej rentowna, więc staramy się obniżać koszty i oczywiście pokażemy Wam je w późniejszych etapach, jak to wyglądało kosztowo. Tutaj.
Boksy będą zamykane na pół i dzielone. Tak jak widzicie, są już wyznaczone miejsca. Są wyznaczone miejsca, w których będziemy robić słupki. Tak jak tutaj widać, na przykład tu. Tak. Mamy do wykucia ponad 50 słupków, także bierzemy się do roboty, a wam będziemy pokazywać dalsze etapy budowy naszej odpajalni. Przywieźliśmy tutaj już trochę materiału w tym tygodniu. W tym samym celu kupiliśmy słupki, które są ocynkowane, fajne, ale może kształtem to nie jest typowy prostokąt, ale dzięki temu udało nam się zaoszczędzić koszty. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Bo zapomnieliśmy o naszym rodzyneczku tam schowanym, który się zakurzy. Jeszcze chwila, Piotrek, i wracamy. Idziemy wyjechać. Od tej strony. To jest jego chwila prawdy, ciekawe. Tak, tak. Leciwy, ale niezawodny sprzęt. Polecamy polskie produkty. Widać, robota już ruszyła, za tydzień wylewanie betonu, także kolejne newsy wkrótce, czekajcie na to, do zobaczenia. I wracamy po tygodniu, chodźcie, zobaczymy, jak wygląda nasza odpajalnia. Życie, ale nie mogłem dzisiaj zasnąć, bo tak jestem ciekawy, jak wygląda nasza baza. Chodźcie. Dawajcie, jestem bardzo ciekawy, jak wyglądają postępy budowy. O, fakt. Miałem nadzieję, że zobaczę, jak tu już te słupki stoją, są postawione, a tutaj lipa. No trudno, trzeba było się z tym liczyć, bo pokażcie mi budowę, gdzie nie ma żadnej obsuwy. Macie teraz chwilę, więc dajcie suba, walnijcie dzwona i pozostawcie lajka, bo to nam da na pewno więcej motywacji do pracy nad YouTube'em. Nie no, to już jest przesada. Dzwonię do menadżera. Halo? Michał? No co jest grane tutaj z tą budową? Panie, chyba w majówkę to pochlałeś, co? Przyznaj się. Siałeś? Siałeś i pryskałeś? Weź, nie wkręcaj, człowieku. Musimy brać się za robotę, bo nasz projekt stanął w miejscu, a zależy nam na szybkiej realizacji, także czym prędzej, jak posiejesz i popryskasz wszystko, to dawaj do nas, przyjeżdżaj i działamy. Pozdro, cześć. No ewidentnie, majówka dała się wszystkim we znaki, ale my się nie poddajemy i zakładamy dalszy plan i wracamy do realizacji naszej odpajalni. Dajcie znać w komentarzu, czy jesteście ciekawi kolejnych etapów budowy. Bez zbędnego przeciągania, w następnym tygodniu zobaczycie kolejne etapy budowy, a kto wie,
Może za tydzień słupki już będą gotowe? Trzymajcie się, niech wasze cielaki rosną zdrowo.